Takiemu to tylko oszustwem żyć i pocieszać się, że jest okej. A wszystko na włosku wisi. Też biegnie dziewczyna, albo to umalowane takie. O Jezus, biegnie, rozpędzona. No i co z tego, że ona biegnie, jak ona długo nie pożyje? Smrodu pełno. Na raka ludzie umierają. Tu jest polskie miasto, czyli polska wiocha. Tak jak tutaj taka baba mówi, to jest ruska baba Anita mówi. To nie jest baba, to jest ruska baba. Taka jedna przychodzi na te wernisaże i w ogóle. Tu Anita umie zaznaczyć, wyjaśnić szerzej. 50% więcej na raka. Ludzie umierają, zapadają, to wiadomo, że jak zapadają na raka, to to i umrze, bo tutaj taki poziom leczenia w Polsce to jest byle jaki, to przecież wiadomo. I co? I umrze. Także ja nie wiem, czy to jest sens tak szaleć i tak cieszyć się, żyć w oszustwie. Młoda to i głupia, a 5 lat będzie miała więcej, to już będzie różnica. Niech zawsze poszaleje. No niech poszaleje, oczywiście, że niech poszaleje. Jedzie autobus 507, no to przecież idą jakieś dwie cipy przez to skrzyżowanie, ale takim żółwim tempem. Ona się nie orientuje, że ona nie jest sama na ulicy. Jest autobus 507 i gapi się w telefon, bo jeszcze żeby szła... Tak, no to się wyjątkowo bezmyślnie. To jest no dziaduwy takie, idzie, gapi się w telefon... Jedna szybciej, druga wolniej, ale bez sensu. No. Nie umieją żyć w grupie. No to dlatego ten psychiatryczny szpital pobytu dziennego uczy, a przydałby się bardzo, co jednej osobie. Ja wcale nie żartuję, że to debilstwo. Wcale nie żartuję, że co jeden to potrzebuje. Nie oceniaj, nie krytykuj, a żyć w grupie, żeby się to nauczyło. Że ona nie jest sama. Idzie, włóczy się i to taki autobus 507 to jest ogromny cień. I to ona prawym okiem nie widzi? I co to ją obchodzi? Biegnie, no to mówi o tym raku. Biegnie, smród na ulicy, smród jak z dupy, a jeszcze na dodatek rakowy. I to długo nie pożyje. No, co tutaj marzyć? O babci, o dziadku. Tu nie jest Ameryka. Tutaj trzeba naprawdę chodzić w masce. Podczas gdy ten Jackson zakładał różnego rodzaju maski, długo nie pożył, to tutaj by te maski się przydały.